Nazywam się Tomasz Dudziński. Skończyłem studia na Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych na Wydziale Zarządzania, konkretnie kierunek Zarządzanie Informacją. Pisałem pracę o takim temacie jak proces projektowania zorientowanego na człowieka na przykładzie interfejsu do Smart TV. I moim promotorem był pan magister Marcin Wichrowski. Sam pomysł na pracę inżynierską wziął się z praktyki. Ja obecnie pracuję właśnie w dziale e-commerce i mam dość dużo styczności z user experience. I z takich właśnie moich prywatnych doświadczeń z interakcji ze Smart TV byłem dość niezadowolony z tych odczuć, które miałem korzystając z telewizora. I właśnie pomysł powstał taki, żeby stworzyć platformę do social mediów, z której można było korzystać na Smart TV. I właśnie finalnie padło na tą optymalizację Instagrama. I generalnie, jeżeli chodzi o sam projekt, to największym wyzwaniem było przygotowanie testów jakościowych, gdzie chciałem zapewnić użytkownikom taką właśnie dość optymalną ścieżkę komunikacji z tym telewizorem, gdzie nie zauważyliby różnicy pomiędzy korzystaniem z realnej aplikacji, tudzież strony internetowej, a powiedzmy makietą, która została stworzona. I finalnie udało się uzyskać ten efekt właśnie przez zrobienie dość niestandardowej makiety, po której można było się poruszać za pomocą klawiatury. Następnie za pomocą czytnika podczerwieni zmapowałem przyciski do pilota, gdzie można było właśnie za pomocą tego pilota komunikować się z komputerem. Całość obrazu była rzucona na Smart TV i efekt był taki, że osoba, która brała udział w teście, mogła skorzystać z makiety na Smart TV, miała wrażenie, że korzysta z realnego produktu, natomiast wszystko się działo gdzieś z boku na komputerze. Nawet specjalnie nie mówiłem tym osobom, że nie korzystają z realnego produktu. Finalnie miały takie odczucie, że korzystają z prawdziwej aplikacji albo przeglądarki. Jeżeli chodzi o same studia, to studiowałem zaocznie. W moim przypadku zacząłem pracę w zawodzie jeszcze zanim rozpocząłem studia. Miałem takie właśnie unikalne doświadczenie, że mogłem kontynuować swoją karierę w miarę postępu też studiów, więc używałem wiedzy, którą zdobywałem na uczelni w praktyce zawodowo, ale to działało też w drugą stronę i mogłem wykorzystywać wiedzę zawodową, żeby łatwiej prowadzić projekty na uczelni. Swoją drogą właśnie to cenię sobie na tym kierunku, że pomimo to, że to jest zarządzanie, to jeżeli chodzi o sam przebieg studiów, to był dość praktyczny. Było bardzo dużo projektów, pracy grupowej, która uczy też tego, jak współpracować z innymi właśnie pracownikami czy uczestnikami projektu. Jeżeli chodzi o studia zaoczne na polsko-japońskiej, polecę je każdemu, kto już rozpoczął swoją karierę, jak i również tym osobom, które chciałyby się przebranżowić lub wahają się jeszcze, czy chcą w ogóle rozpocząć studia.